Witam Państwa na kanale Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o jednej osobie, o panu, który nazywa się Leib Fogelman. Będzie to tylko takie przybliżenie tej postaci. W którymś z kolejnych odcinków przejdę do szczegółów. Zapraszam do subskrybowania kanału, zaznaczania kciuków, bo to podnosi oglądalność, a warto, żeby jak najwięcej osób o tym, co mówię, się dowiedziało, bo dla wszystkich, dla nas jest to ważne. Jest taka postać, niektórym dobrze znana, niektórzy nigdy o niej nie słyszeli. Pan, który nazywa się Leib Fogelman. Jeżeli ktoś się interesuje życiem celebrytów w Polsce, no to na to nazwisko na pewno natrafił, bo jest to celebryta i zna wszystkich, którzy są znani publicznie jako celebryci i oni wszyscy go znają. Jeżeli ktoś interesował się tym, co działo się na przykład w restauracji Sowa i Przyjaciele, no to to nazwisko nie będzie mu obce, bo to nazwisko tam się pojawia. Jeżeli ktoś śledził wydarzenia polityczne związane z PiS-em, związane z Trumpem, od początku rządów PiS-u i od początku rządów Trumpa, to też to nazwisko nie będzie mu obce. Od czego tu zacząć? Może właśnie od tego, że kiedy Trump został prezydentem i jeszcze był prezydentem elektem, pierwszy ruch, jaki zrobił, to wysłał swojego wysłannika poza granice Stanów Zjednoczonych. Był to pan Giuliani, były znany, słynny burmistrz Nowego Jorku, który pojechał do Polski. I początkowo gazety się tym zaczęły podniecać, znaczy gazety, media zaczęły się tym podniecać, bo takie propisowskie. Bo narracja była taka, że Giuliani przyjechał do Polski, żeby spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim. Ale później się okazało, że to było trochę inaczej. Że Giuliani przyjechał do Polski, pierwszy wysłannik prezydenta Trumpa poza Stany Zjednoczone, nim wszedł Trump w swoje obowiązki, przyjechał do Polski, żeby spotkać się z Leibą Fogelmanem. Natomiast w trakcie spotkań Giulianiego z Leibą Fogelmanem, Leib Fogelman zaczął opowiadać Giulianiemu, że zna takiego człowieka, z którym chodził jeszcze do szkoły podstawowej, niejakiego Jarosława Kaczyńskiego i bardzo by chciał, prosił, żeby Giuliani spotkał się z tym człowiekiem, z Jarosławem Kaczyńskim. No i do tego spotkania doszło, ono tam trwało z pół godziny. No i teraz, co wiemy o Leibie Fogelmanie? Znaczy wiemy, że urodził się we Wrocławiu. To jest bardzo ciekawe, że kogo się nie dotkniemy, to jest z Wrocławia, z tych ważnych postaci, powiedzmy teraz ostatnio, jakby nazwisko, które zaczyna być ważne, to jest Panek, szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Prawda? On też jest z Wrocławia. I czyli są takie trzy ośrodki, prawda, rodzenia się władzy. Wrocław, Gdańsk, Warszawa, czy może lepiej Gdańsk, Wrocław, Warszawa w takiej kolejności. Jego rodzice byli Żydami, biednymi Żydami i wychowywali go po żydowsku. Znaczy Leib Fogelman publicznie kilkakrotnie powiedział, że nie lubi Żydów, którzy nie mówią o sobie, że są Żydami, którzy nie mówią o tym swoim pochodzeniu. On wciąż to powtarza. On jest takim oryginalną postacią. Więc na przykład znamy z jego biografii taką historię, kiedy leciał do Izraela razem z Szewachem Weissem, tym samym samolotem. Nie siedzieli obok siebie, nie znali się tak blisko.
I kiedy wychodzili z samolotu, to się zetknęli i wtedy Fogelman zaatakował Szebaka Weissa tam za coś, bardzo tak brutalnie, aż się zbiegli ochroniarze i próbowali interweniować, ale Fogelman powiedział, nie przeszkadzajcie, w tym miejscu Żyd z Żydem może się pokłócić, prawda? I ten Leib Fogelman w Polsce podejmował różne studia i w 1968 roku wyjechał w ramach tego wyjazdu Żydów z Polski. Wyjechał z Polski i trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie skończył najbardziej renomowane uczelnie, łącznie z Harvardem. Został adwokatem. Stał się partnerem w wielkiej firmie adwokackiej amerykańskiej, globalnej, która zajmowała się prywatyzacją, reprywatyzacją, nacjonalizacją, przejmowaniem upadających firm i dalszą ich sprzedażą. To taka była jego specjalizacja. I powrócił do Polski na stałe w pewnym momencie. Ciekawostką jest też to, że dużo bywał w Moskwie i w Moskwie też oczywiście ze wszystkimi się pozaprzyjaźniał i między innymi zaprzyjaźnił się ze znanym bardem antykomunistycznym Wysockim. Co ciekawe, w tym momencie Wysocki, tutaj czegoś nie dopowiem, ale pewnie się Państwo domyślą, Wysocki był w tym momencie, w okresie, jak mówi sam Leib Fogelman, kiedy zaszył sobie środki przeciwko piciu alkoholu, bo już był w dalekim stadium alkoholizmu. Alkoholu już nie pił, w związku z tym zaczął korzystać z rozlicznych narkotyków. No i tu z Leibem Fogelmanem się bardzo zaprzyjaźnili. Między innymi Fogelman opowiada taką historię, że wyszli razem z Wysockim z domu, a na dole stał jakiś super luksusowy samochód Wysockiego i miał przebite wszystkie cztery opony i jak Wysocki się zdenerwował, to wyszło zza śmietnika czterech brodatych i powiedzieli, że to oni przekuli opony po to, żeby Wysocki wysłuchał ich wierszy. Prawda? I Wysocki wściekły pompował opony w tym samochodzie, a oni mu recytowali te wiersze, całowali go po rękach i padali przed nim na kolana. Ale w każdym razie ta historia jest o tyle ważna z Wysockim, może nie z tymi poetami, że przez Wysockiego poznał kobietę Fogelman. Od pierwszego wejrzenia się w niej zakochał. Efekt był taki, że ona też się w nim zakochała, została jego żoną. Tylko ciekawostką jest tutaj, że ta kobieta była głównym doradcą prawnym Putina. No, także chyba przeniosła się do Polski, tego nie wiem. No i na przykład w restauracji Sowa i Przyjaciele nazwisko Leib Fogelmana pojawia się w rozmowie Morawieckiego z Jagiełłą. Przypomnę, Jagiełło był wtedy prezesem banku PKO BP. I jak Morawiecki został ministrem, a później premierem, to walczył cały czas o to, żeby Jagiełło trwał na swoim stanowisku, bo PiS go chciał wymienić na kogoś innego. I Jagiełło, przypomnę, bo to Państwo powinni wiedzieć, powiedział w pewnym momencie do Morawieckiego, dzwonił do mnie Leib Fogelman i mówił, że już wie, że ty masz propozycję od Tuska na ministra i on ci mówi, żebyś ty nie został tym ministrem u Tuska. No, a Morawiecki mówi, do mnie też w tej sprawie dzwonił. I to jest jakby koniec pewnej rozmowy, natomiast można dodać to, co było jakby obudowaniem, kontekstem tej rozmowy, że w tym czasie Morawiecki kontaktował się, współpracował i z Tuskiem, i z Jarosławem Kaczyńskim i
Jarosławowi Kaczyńskiemu pomysł, żeby on został ministrem w rządzie Tuska, się bardzo podobał, bo no to takie było PR-owskie, prawda, że to fachowiec z rządu Tuska, będący tam ministrem od finansów, od skarbu, przechodzi do, na to samo stanowisko, do rządu pisowskiego, no to tutaj rząd pisowski jest rządem fachowców, a nie jakichś tam politykierów, prawda? Ale Morawiecki jednak posłuchał się Leiby Fogelmana i jeżeli zobaczymy, to we wszystkich wielkich prywatyzacjach, we wszystkich relacjach instytucji państwowych z jakimiś koncernami, gdzie dochodziło do jakichś transakcji, we wszystkich rozmowach między przedstawicielami rządu polskiego a bankami zagranicznymi uczestniczył Leib Fogelman i w różnych rolach, bo niekiedy reprezentował zachodnie koncerny czy zachodnie banki, niekiedy, co ciekawe, reprezentował państwo polskie. I to było za czasów PO, to było za czasów pierwszego rządu pisowskiego, gdzie premierem był Jarosław Kaczyński i tak jest po dziś dzień. I niektórzy blogerzy zajmujący się problematyką polityczną twierdzą, że to jest nowy król Polski, Leib Fogelman. No i warto by jeszcze dopowiedzieć tak na koniec w formie ciekawostki, bo inne kwestie to przybliżymy, ale już nie w tym programie, że on zna, Leib Fogelman, wszystkich na świecie, których warto znać i warto poczytać, ale to już tak zupełnie na marginesie i rozrywkowo, alfabet Leiby Fogelmana, który w swoim czasie drukowało Wprost, gdzie on opowiada o swoich kontaktach z różnymi gwiazdami aktorskimi sportu, ale również o swoich kontaktach z wielkimi politykami czy różnymi tam ideologami, przywódcami religijnymi i tak dalej. Natomiast dlaczego w ogóle ten dzisiejszy program jest poświęcony postaci Leiby Fogelmana? Znaczy, pisząc tą książkę, którą wciąż piszę, Masoneria Polska 2020, ja doszedłem do wniosku, że właśnie w 2023 będzie w Polsce wielki kryzys. To jeszcze trzeba będzie szczegółowo pokazać, ale w każdym razie wiele danych mi na to wskazuje. W wyniku tego kryzysu będzie taki polski krach. Państwo będzie zadłużone, banki polskie, czy w Polsce wiele banków upadnie, banki polskie upadną. I rozpocznie się proces jakby dochodzenia do normalności, normalność w cudzysłowie, czyli wyrównania długów i będzie to następowało w formie takiej specyficznej prywatyzacji majątku polskiego, czy powiedzmy przejmowania przez banki, czy instytucje zagraniczne różnych wartościowych ruchomości, nieruchomości i czego się da w Polsce. I wszystko wskazuje na to, że tego będzie osobiście dokonywał już Leib Fogelman.